Wznawiam obrady 20. sesji Rady Miasta Grajewo 7. kadencji. W sali obrad znajduje się w chwili obecnej 18 państwa radnych. Przed nami punkt 12, a więc pakiet uchwał. Punkt 12, podpunkt A, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. Ten projekt uchwały był przedłożony w dniu wczorajszym podczas obrad połączonych stałych komisji Rady Miasta. Czy są jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę. Wobec powyższego, Wysoka Rado, przechodzimy do głosowania. Wcześniej jednak opinia komisji, wypracowana przez komisję, którą poproszę o przedstawienie pana Andrzeja Niewiarowskiego, który przewodniczy wczorajszym obradom. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat bez poprawek. W głosowaniu 18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami, najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 18 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam więc, że Rada Miasta jednogłośnie 18 głosami za podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami, najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosów przeciw. Podpunkt B dotyczy podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie. To również był problem analizowany w dniu wczorajszym podczas obrad połączonych stałych komisji Rady Miasta. Czy w dniu dzisiejszym ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Wobec powyższego poproszę pana przewodniczącego Andrzeja Niewiarowskiego o przedstawienie opinii wypracowanej przez połączone stałe komisje Rady Miasta. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bez poprawek. W głosowaniu 18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 18 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam więc, że Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się. Przed nami podpunkt C dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2016 roku. Dzisiejszy powrót do tej uchwały wynika z faktu, iż wojewoda podlaski stwierdził nieważność uchwały nr 19/159/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 lutego 2016 roku. Czego dotyczył problem? Tak naprawdę dotyczył jedynie tego, iż Rada, określając wejście w życie, potraktowała powyższą uchwałę jako akt wewnętrzny, a w ocenie organu nadzoru przedmiotową uchwałę należy zakwalifikować do aktów prawa miejscowego, a więc ta uchwała powinna być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. I to jest ta zmiana. Czy do tego projektu uchwały państwo radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Wobec powyższego proszę przewodniczącego wczorajszych obrad połączonych stałych komisji Rady Miasta o przedstawienie opinii wypracowanej przez komisję w dniu wczorajszym. Pan Andrzej Niewiarowski. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2016 roku bez poprawek. W głosowaniu 16 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2016 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 18 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam więc, że Rada Miasta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2016 roku. Przed nami podpunkt D w punkcie 12, a więc podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. To również był problem analizowany w dniu wczorajszym przez połączone stałe komisje Rady Miasta. Czy w dniu dzisiejszym będą jakieś pytania? Nie widzę. Wobec powyższego poproszę pana Andrzeja Niewiarowskiego, który w dniu wczorajszym przewodniczył obradom połączonych stałych komisji Rady Miasta, o przedstawienie nam opinii wypracowanej przez te komisje. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu i środków obrotowych za 2015 rok Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Bez poprawek w głosowaniu 18 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się. Dziękuję bardzo i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie? Proszę o podniesienie ręki. Siedemnaście głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Proszę bardzo, powtórzmy to głosowanie, bo albo ktoś za wcześnie opuścił rękę i nie mogliśmy tu się doliczyć. Dziękuję bardzo. Podniesione ręce świadczą o tym, że 18 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miasta w głosowaniu jawnym 18 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się. Przed nami podpunkt E. Dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu. To również był problem przedstawiany i dyskutowany w dniu wczorajszym podczas obrad komisji. Czy w dniu dzisiejszym są jeszcze jakieś uwagi, spostrzeżenia, pytania? Nie widzę. Wobec powyższego proszę pana Andrzeja Niewiarowskiego, który przewodniczył wczorajszym obradom, o przedstawienie opinii wypracowanej przez komisję. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały udzielania pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu. Bez poprawek w głosowaniu 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 18 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam więc, że Rada Miasta jednogłośnie 18 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu. Przed nami podpunkt F dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Grajewo na lata 2016-2027. Problem również analizowany w dniu wczorajszym. Czy w dniu dzisiejszym będą jakieś pytania, spostrzeżenia, uwagi? Nie widzę. Wobec powyższego proszę pana przewodniczącego Andrzeja Niewiarowskiego o przedstawienie opinii wypracowanej przez komisję w dniu wczorajszym.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Grajewo na lata 2016-2027. Bez poprawek w głosowaniu 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Grajewo na lata 2016-2027? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 18 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam więc, że Rada Miasta jednogłośnie 18 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Grajewo na lata 2016-2027. I w punkcie 12 podpunkt G, a więc podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok. Problem również przedyskutowany, omawiany podczas wczorajszego posiedzenia stałych komisji Rady Miasta, ale być może komuś jeszcze zrodziło się jakieś pytanie tutaj, czy chciałby zgłosić jakąś uwagę. Bardzo proszę, to jest ta chwila. Nie widzę. Wobec powyższego proszę pana Andrzeja Niewiarowskiego o przedstawienie opinii wypracowanej w dniu wczorajszym przez połączone stałe komisje Rady Miasta. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok bez poprawek w głosowaniu 18 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 18 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam więc, że Rada Miasta jednogłośnie 18 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok. W ten sposób wyczerpaliśmy punkt 12, a więc przyjęliśmy pakiet uchwał, a przed nami punkt 13, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski. I tutaj najpierw problem gorący dotyczący przedszkoli i przyjęcia dzieci do przedszkoli. Pan burmistrz, bardzo proszę. Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski. Pozwolę sobie z mównicy, będzie mi wygodniej i pewne materiały też będzie mi wygodniej. Czy kilka pytań pani Moniki Stefańskiej. Przedszkola miejskie, przyjęcia do przedszkoli. Jak ta sytuacja wygląda? No to oczywiście ja już w części wyjaśniłem, kiedy mamy obowiązek, z czego on wynika, ale jeszcze dopowiem. Otóż 29 stycznia 2016 roku zostało wydane zarządzenie burmistrza miasta Grajewo w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku 2016-17. Jest to zarządzenie w BIP-ie dostępne pod numerem, zresztą wszędzie dostępne, numer 237/16. I to jest zarządzenie burmistrza miasta. Także tam zgodnie z tym zarządzeniem mamy kilka załączników. I oczywiście to dyrektorzy wszyscy mają i każdy ma do tego dostęp. Pierwszy załącznik to jest harmonogram czynności i w tym harmonogramie czynności są podane wszystkie czynności rekrutacyjne, terminy postępowań rekrutacyjnych i termin postępowań uzupełniających. Drugi załącznik to jest harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 16-17 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym. Również czynności rekrutacyjne, termin postępowania rekrutacyjnego, termin postępowania uzupełniającego. Kolejny dokument, który reguluje zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i szkół, to jest uchwała Rady Miasta i to Rady Miasta naszej kadencji, tej kadencji, przypominam. Uchwała numer 4/22/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów dokumentów potwierdzających, państwo żeście to wypracowywali na komisjach, ich spełniania oraz przyznawania liczby punktów poszczególnym kryteriom
obowiązującym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo. Jeszcze raz przypominam, uchwała nr 4 rzymskie, /22/15. I tam jest, między innymi w paragrafie pierwszym, w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością. I rozumiemy tak, że Rada przyjęła w tamtym roku następujące wartości. Samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym 19 punktów. Dziecko obojga rodziców pracujących 19 punktów. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 15 punktów. Dziecko, którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 15 punktów. Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin 3 punkty. No i ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w ustępie 1, punkt 1, 2, 3 i 5 będą oświadczenia rodzica, a kryterium z ustępu 1, punkt 4, wnioski o przyjęcie dzieci. To zostało też ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, więc to nie jest od taki sobie dokument, który sobie możemy zmieniać i dyrektor przedszkola czy też szkoły może sobie jak chce go interpretować. Dlatego też z tego zakresu kontrola, która za chwilkę dojdzie do tego, NIK nam przeprowadził, to była kontrola kompleksowa i w różnych aspektach różnie to można interpretować, ale za chwilę do tego dojdę. Dalej. Jeżeli chodzi o ustawę wyższego rzędu, czyli ustawę o systemie oświaty, która obliguje dyrektora do jej też znajomości i dyrektor ma obowiązek znać te przepisy, to występują w artykule, też nie będę już czytał tego, bo to dokument powszechnie dostępny, artykuł 20c, gdzie są wymienione wszystkie kryteria, jakimi może się kierować, czy też trzeba kierować się przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli. I na przykład ustawodawca w artykule 20c określa, że to jest wielodzietność rodziny, niepełnosprawność jednego z rodziców, samotne wychowywanie, objęcie kandydata pieczą zastępczą i tam też kwestia równorzędności albo nierównorzędności. To dużo by tłumaczyć i myślę, że to nie czas na to. Jest również w tym artykule 20c punkt 5, co się czyni na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Także też to jest, też to określa ustawa. Teraz tak, to te główne informacje. Czy miasto prowadziło analizę w zakresie zapotrzebowania na miejsca? Tak. Miasto prowadzi ciągłą analizę. Ja mogę się wypowiadać za swoją kadencję i za kadencję państwa radnych. I za kadencję osoby, którą powołałem na to stanowisko, czyli pani Julity Wiluk, bo ja za jej tak jakby sukcesy odpowiadam i się cieszę. I za porażki biorę też to na siebie, bo to jest w moim zakresie braku albo nadzoru, albo kontroli. I my w tej chwili po kontroli NIK-owskiej, kompleksowej zresztą, która dotyczyła nie tylko początku mojej kadencji, ale generalnie dotyczyła kadencji 2014 i wcześniej, bo te dokumenty były kompleksowo oglądane, to ja osobiście miałem taką kontrolę. Mnie kontrolował pan inspektor Zewirski i za chwilkę przedstawię protokół z NIK-u, ale również wszystkie przedszkola bez wiedzy naszej, miasta, były kontrolowane przez innych inspektorów. I w jednym czasie, w wakacje zresztą to było, w tamtym roku, jak pamiętam, my mieliśmy tych inspektorów trzech. O jednym się nie będę wypowiadał, bo tak jakby bliższa znajomość chyba moja. Także mogę się to o tych. Kontrole były kompleksowe, całkowite i to dyrektor, taki ogólny wniosek, bierze na siebie pełną odpowiedzialność, jak przyjmuje 26 dziecko. To jest dla kogoś, to się może wydawać, że o co to jest? A to jest złamanie ustawy. No i teraz nie przyjąć dziecka, czy przyjąć? Do tego my dzisiaj szukamy rozwiązań po tej naszej analizie. I wiemy na przykład, że my analizę przeprowadziliśmy i w tamtym roku, i w tym roku. W tym roku taka analiza była przeprowadzona w lutym, koniec stycznia, luty. I wiemy, że na przykład w roczniku 2010 mamy, to jest dokument też z lutego, mamy 220 dzieci
Rocznik 2011, czyli pięciolatki, 221. Rocznik 2012, czterolatki, 213. Rocznik 2013, trzylatki, 195. Rocznik 2014, dwulatki, 194. Rocznik 2015, 173. Czyli jak Państwo widzicie, to nasza analiza, ona jest jeszcze głębsza. Czyli my tak jakby myślimy, co się może zadziać na 2-3 lata do przodu, czy miasto nasze jest w stanie zapewnić na przykład na ten przyszły rok już o tych trzylatków. I rozmawiamy, to nie jest tak, że wiecie Państwo, Państwo się spotykacie no 2-3 razy w miesiącu i tak jakby tej wiedzy nie macie, a my wydział ciągle nad tym pracuje w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli i też rodzic ma dużo praw. Jestem za tym, żeby rodzic miał dużo praw, bo to rodzic powinien decydować o rozwoju dziecka, ale też miasto ma pewne możliwości organizacyjne i my musimy dla rodziców proponować różne rozwiązania. Ale najpierw zawsze próbujemy na zasadzie porozumienia się z rodzicem, a nigdy na zasadzie ty masz tam pójść. A też no bywa tak, że przychodzą rodzice do dyrektora przedszkola czy szkoły i mówią, no jak pani nie przyjmie, no to ja sobie znajdę inną ścieżkę. I te ścieżki są najprzeróżniejsze. Od sąsiadów burmistrza poprzez kolegów radnych i tak dalej. A są pewne procedury i nie zawsze takie postępowanie jest właściwe. Także tak to wygląda. W roku szkolnym 16-17 na przykład do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych może trafić, to też wiemy, 849 dzieci. Liczba miejsc w przedszkolach też mamy przeanalizowane. Miejskie przedszkole numer 1, 89, 2, 88, 4, 125, 6, 125, razem 427 miejsc. Zespół szkół miejskich 50 osób, zespół szkół miejskich 125, zespół szkół miejskich numer 3, 75. Także my te informacje prowadzimy, czy zbieramy i informacje analizujemy. Proces rekrutacji, to tak jakby rozumiem, że zgodnie z tym zarządzaniem i on jest przez dyrektorów przestrzegany. Dyrektorzy powołują własne komisje. Urząd Miasta prowadzi tylko w tym wypadku nadzór nad rekrutacją. Zastanawialiśmy się w tym roku, czy na przykład nie przeprowadzić rekrutacji gminnej. Zobaczymy. To jest do analizy. Na dzisiaj próbujemy rozwiązywać ten problem, żeby jak największa była możliwość wpływu rodziców na to, co robimy. Bo wiecie, jak my sobie gminną zrobimy jakoś tam rekrutację, przydzielimy tam, gdzie będziemy chcieli, tam, gdzie są miejsca, określimy pewne kryteria, to czy to jest konsultacja społeczna? Twierdzę, że nie. No, to jest jakiś system nakazowy. Ja od takiego systemu uciekam. Natomiast chcemy z rodzicami jak w najszerszym tutaj aspekcie współpracować. Zalecenia NIK. Po kontroli wnioski odsyłam do, bo to jest też materiał powszechny i różnie go też interpretują, odsyłam do materiałów źródłowych. Materiały źródłowe to podaję adres www.nik.gov.pl/kontrole/wielkie-p/15/064/lbi. I to są protokoły, to jest protokół kontroli Urzędu Miasta. W protokole wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli podpisał dyrektor delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku, z upoważnienia wicedyrektor Agata Ciupa i kontroler, główny specjalista kontroli państwowej Janusz Zawirski. Wystąpienie pokontrolne kontrola była prowadzona w wakacje praktycznie w lipcu, tutaj z panem inspektorem żeśmy się kontrolowali. Do Urzędu Miasta wpłynęły wyniki kontroli 8 września 2015 roku. Dwa zalecenia. Obejmowała 14, 15, czyli tak jakby też niekoniecznie okres naszej kadencji. I praktycznie uwagi i wnioski. Punkt 4. To też jest materiał dostępny na stronie internetowej. Bo ta kontrola dotyczyła mnie i urzędników Urzędu Miasta.
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli na podstawie artykułu 53 ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli wnosi o wnioski. Podjęcie działań na rzecz zapewnienia od 1 września 2017 opieki przedszkolnej wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat, zaznaczam, od 1 września 2017. Zapewnienie rzetelnego nadzoru nad przedszkolami publicznymi w zakresie rekrutacji. Rzetelne zapewnienie zapewniłem. Zmiany organizacyjne w urzędzie przeprowadziłem. Więc cóż ja mogę? Ale oczywiście wystąpiliśmy 28 września poleconym listem dokument nadania. Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Białymstoku, ulica Akademicka, Białystok, w związku z pismem Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Białymstoku i numer sygnatura, burmistrz miasta informuje o wykorzystaniu uwag i wykonaniu wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach. Miasto Grajewo planuje rozszerzyć działalność oddziałów przedszkolnych przy zespołach szkół miejskich nr 1, 2 i 3 w Grajewie. W chwili obecnej z dwóch zespołach szkół miejskich nr 1 i 3 w Grajewie działają oddziały przedszkolne dla dzieci 5 i 6-letnich. Czas działania tych oddziałów to 5 godzin dziennie. W zespole szkół miejskich nr 2 do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są również dzieci 4-letnie. Realizując obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, miasto Grajewo będzie planować do budżetu na 2017 rok, środki finansowe na dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie oraz zatrudnienie nauczycieli oraz pomocy nauczycieli do oddziałów przedszkolnych w szkołach dla dzieci w wieku 3-4 lat. Czas pracy tych oddziałów zostanie wydłużony do 10 godzin dziennie. I dotyczące drugiego wniosku. Pracownik odpowiedzialny za sprawy oświaty został zobowiązany do pełnego nadzoru nad procesem rekrutacji. Pracownik będzie analizował dokumenty rekrutacyjne do przedszkoli, kontrolował przebieg procesu naboru. I to się dzieje, bo ja w tym momencie bardzo dobrze oceniam pracę osoby, która jest zatrudniona w tym wydziale. Jedna osoba zresztą, wspiera ją sekretarz, wspieram ją ja i to z naszej inicjatywy miasta tak jakby te wszystkie działania się rozpoczęły. Czy szkoły są dostosowane i przedszkola? Na nasze możliwości tak. W wakacje wymieniliśmy drzwi. Tam, gdzie trzeba jeszcze pewnie jakieś środki remontowe, w wakacje będziemy robić przegląd tego, będziemy dokładać. Zresztą teraz z dyrektorami spotkałem się, czy jeszcze potrzebują jakichś środków, jakby tych oddziałów było więcej. Bo my, szanowni państwo, jako samorząd, byliśmy przygotowani na inne rozwiązanie. To, co się zadziało w systemie oświaty, w ustawie o systemie oświaty, no to spowodowało nam różne perturbacje. Pierwszoklasistów, przedszkolaków, różnie. Te dzieci teraz gdzie? Czy do przedszkola jeszcze? Czy do pierwszej klasy zostawić? Jak to robić? Więc to trzeba tak do tego podchodzić spokojnie i rozmawiać z rodzicami. I te rozmowy prowadzimy, ja ciągle dyrektorów namawiam do tego. Także wydaje mi się, że do tej sytuacji remontowej też w jakiś sposób jesteśmy przygotowani. Jeżeli nie będziemy mieli środków, to będę do państwa radnych występował o wskazanie też źródła finansowania i jak do tego możemy przystąpić. Ja ciągle czekam na możliwość wybudowania przedszkola. Jeżeli tylko, że z własnych środków, no to jest to niemożliwe tak naprawdę. Znaczy możliwe, ale niekoniecznie dobre. Czekam na jakiś program, gdzie będzie możliwość przebudowy, rozbudowy przedszkola, bo to przedszkole, które jest u pani dyrektor Grabowskiej, no to stan widzieliście. Tam trzeba po prostu obok budować nowe, bo tamto przedszkole jest potrzebne, czy tak jakby w tej bryle. I tam to musi być to przedszkole. U pani dyrektor, ojej, już wie, jedynka, resztak. Też szereg prac wymaga to przedszkole. Przede wszystkim to elewacja zewnętrzna i też trzeba będzie o tym pewnie myśleć. Może z zabytków, może coś. Zobaczymy jak w Elgiedach, bo tam mamy na jakieś zabytki pieniądze przeznaczone. No nie wiem, tutaj kwestia, jaki się program otworzył. Pani dyrektor Kowalczuk, kwestia przebudowy klatki schodowej, zalecenia Straży Pożarnej, o tym rozmawiamy. Też coś tam trzeba zrobić. U pani dyrektor Cebuli niby zrobiono, ale dach cieknie.
no i masakra, nie? Też coś trzeba pewnie z tym zrobić. Parę rzeczy inwestycyjnych do przedszkoli kupiliśmy, gdzieś tam piec, gdzieś tam coś innego, ale tych potrzeb w przedszkolach jest. Ja dziękuję Państwu radnym, albo przynajmniej tym z Państwa, którzy chcieli z nami pojeździć, obejrzeć te budynki, bo to tak się wydaje, to z zewnątrz to fajnie, te dzieci są zadowolone, salki są fajne, ale problemy techniczne wszędzie występują. To na to nam potrzeba środków ogrom. No i to jeżeli chodzi o przedszkola. Jeżeli, czy Pani Monika jeszcze jakieś o przedszkola pytanie? Tak? No to tak wiecie, to wszystkiego się w ciągu roku nie zrobi i od naszej rady wymaga się rewolucji. Tylko że wiecie Państwo, żeby robić rewolucję, to albo trzeba połowę wymordować ludzi, albo trzeba między 100 milionów złotych tak na rok. No bo to innych możliwości nie ma, ja nie widzę. A my musimy robić mądrze, żeby jednoczyć społeczeństwo i żeby te pieniądze mądrze dzielić. Żeby każdy, jak pójdzie do swoich wyborców, powiedział: słuchajcie Państwo, ja robiłem to, co mogłem, to, co się udało i jakie były środki. A nie można też obiecywać różnych rzeczy, bo to się nie da czasami tego zrobić. E-dziennik. Tak, ja tę decyzję, bo w szkole może być prowadzony, ale nie ma obowiązku. Ja tę decyzję zawsze zostawiam dyrektorowi szkoły. I to dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną ma prawo wybrać, czy papierowy, czy elektroniczny. W jednej z naszych szkół jest dziennik elektroniczny jako pilotaż. No, jakoś tak się składa, że to jest w Zespole Szkół Miejskich numer 1. No jest. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. To czas, historia pokaże. Ale czy wszyscy są zadowoleni? To też pewnie nie. Bo dziennik elektroniczny niesie za sobą kilka wyzwań jeszcze. Trzeba, nauczyciel musi poświęcić pewien czas, musi być no taki poukładany, nie może sobie odłożyć czegoś na później. No i tak jak się kończy dzień pracy, to trzeba to zrobić. Też niesie to za sobą kolejną sprawę, trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Czyli szkoła musi być w jakiś sprzęt elektronicznie wyposażona. A widzieliście Państwo w większości szkół, jaki ten sprzęt jest? No akurat tak się składa, że w Zespole Szkół Miejskich numer 1 ten sprzęt jest lepszy niż może gdzieś tam. Ale też to nie jest taki sprzęt, który nie podlega już wymianie, bo jego trzeba za chwilę wymieniać już. Jego jest za mało, bo to jeszcze dochodzą pierwsze klasy, maluchy, tam trzeba też ich wprowadzać, jest dużo użytkowników. To nie jest tylko jeden nauczyciel informatyk. Tam chodzi 15 osób. Dajcie Państwo swój laptop i niech każdy radny coś tam na nim zrobi. Zobaczycie, jak później do Was wróci, jak on będzie wyglądał. No, to tak samo z dziećmi, tak samo z nauczycielami jest. Nauczyciele niby mają kompetencje, ale też są na różnym poziomie. To wiecie, to tak jak w każdym zawodzie. I jeżeli dyrektorzy szkół podejmą taką decyzję, czy mówię o Zespole Szkół Miejskich numer 2, Zespole Szkół Miejskich numer 3, to proszę bardzo, ja i moje wydziały, czy też mój wydział, mój informatyk, zapewnimy dostęp bezpłatny do tego e-dziennika. Zapewnimy, tak, ja to gwarantuję, zapewnimy taki dostęp, ale to szkoła musi podjąć decyzję i ludzie, którzy są ze szkołą związani, czyli Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Dyrektor. Jeżeli taka jest potrzeba, oczywiście nasza Rada, Burmistrz Miasta służy pomocą dla szkół. To. Tomek Babul, Panie Tomaszu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Południe, alternatywy, te kwestia tych garaży. Wywołaliśmy taki plan, ale na dzisiaj prowadzimy konsultacje, wstrzymujemy się. Nie wiem, czy jeszcze nie podejmę decyzji o zawieszeniu, z tego względu, że my tam mamy inwestora. Jak ten inwestor będzie chciał coś tam robić, to ten miejscowy plan może go ograniczyć. Natomiast budowa garaży możliwa. Także tak, myślimy. Zapraszam do wydziału, do pani naczelnik. W szczegółach opowiemy. Zapraszam. Ale tak, to jest tak, jest tam inwestor, jest tam, bo tam są prywatne działki w większości. Tam naszych jest bardzo mało, więc ja muszę się kierować potrzebami miasta.
i oczywiście mieszkańców tam będących. Natomiast miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w niektórych działaniach nam by tam mocno ograniczył inwestycje. Także... I nad tym, panie Tomku, pracujemy. Także, ale absolutnie nie podejmujemy jakichś takich działań, które by przeszkadzały mieszkańcom, bo to jest taka potrzeba. To jest tak samo, jak pan radny Zbyszek Kwadrowski mówi o tych trawnikach zielonych. Ludzie parkują, bo nie ma miejsc. I też rozmawiamy cały czas, że ten parking musimy zrobić. Ja sam wczoraj jeździłem tam na ulicy Wiktorowo i patrzyłem, że stoją na trawnikach. No tak, ale tam no najlepiej byłoby, żeby tam parking był. Bo to i tak tam wjadą, nie? I tego brakuje, bo nikt nie pomyślał, że za 20 lat, jak te bloki będą budowane, to będzie tyle samochodów, że każdy w rodzinie będzie miał jeden albo co najmniej dwa. No, a tak teraz jest. I to, ale tak, tutaj służę informacją szczegółową w wydziale jeszcze, także. Specjalna Suwalska Strefa Ekonomiczna. Katalog pokazywałem, to co przygotował wydział po konsultacjach z panią przewodniczącą, pewne uwagi jeszcze. Będzie wydawany tam, gdzie możemy promować, promujemy. Pan Tomek rozsyłał to i do strefy, i do portali, które są bezpłatne. I też myślimy o tym płatnym wydawnictwie, ale też, żeby nie przesadzać. Również były rozmowy z inwestorami. Inwestorzy się na dzisiaj troszeczkę wstrzymują, bo sytuacja jest taka trochę dziwna, napięta, taka geopolityczna, że tak powiem, nie? My liczymy na inwestorów zewnętrznych. Nie chciałbym tych terenów zmarnować. Tak naprawdę w mieście terenów inwestycyjnych dużo nie mamy. Jeżeli ktoś pomyśli, że 10 hektarów to jest dużo, to nie, bo miasto jest ograniczone. Miasto ma dookoła gminę. Widzicie, co się dzieje z wiatrakami za chwilę. 10-krotność wysokości i później kwestia, też Gazeta Prawna odsyłam, świetny artykuł w Gazecie Prawnej dotyczący ustawy wiatrakowej, która w trybie szybkim legislacyjnym jest w tej chwili uchwalona. I ciekawe, czy jeszcze w kwietniu nie będzie uchwalona. I te kwestie strefy to są takie, że mnie interesuje przede wszystkim inwestor, który stworzy miejsca pracy. I w takim kierunku idziemy. Zobaczymy. W tej chwili do 5 kwietnia, to nie, że tak nie robimy, bo to wszystko robimy, do 5 kwietnia są te tereny na wykazach i za chwilę będziemy podejmować ze strefą kolejne czynności, bo tak to jest, że te tereny, mamy szacunki porobione, do 5 kwietnia tak jakby ten miesiąc czasu musi minąć, żeby to było na wykazach tak zwanych umieszczone. 5 kwietnia mija ten termin. Spotykamy się, bo tak jesteśmy umówieni, z prezesami Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej i ogłaszamy przetargi. Bo w tym momencie to nie tylko miasto. Naszym partnerem jest Specjalna Suwalska Strefa Ekonomiczna, z którą mamy podpisaną umowę. Także tak to ze strefą wygląda. No robotnicza, myślę, że też uatrakcyjni to bardziej tę strefę. Nazwa może jeszcze bardziej. Też akurat do tej nazwy się odniosę, inwestycyjnej, to dzisiaj też czytałem gdzieś, też chyba w Gazecie Prawnej, jak ma wejść ta ustawa dekomunizacyjna, czyli będzie też trzeba szybciej podejmować czynności związane ze zmianą nazw ulic, ale to jest procedowane, bo tam dużo zastrzeżeń samorządowców jest. Ulica Spokojna, Wojska Polskiego. Panie Kazimierzu, tak? Coś dopowiedzieć jeszcze do tej strefy? To znaczy ja chciałem uzyskać informację, na jakim etapie będzie można ogłaszać przetargi i... Po 5 kwietnia, po spotkaniu z zarządem. Dziękuję bardzo. I już będą na konkretne działki. Tak, bo to już jest w trakcie, to wszystko swój czas musi mieć, nie? Ceny za metr są różne, ale one muszą wynikać z operatów szacunkowych. Pan Jerzy Fidura, ulica Spokojna, działka 2020, Wojska Polskiego. Tak, ten klin naprzeciwko kościoła. My w tej chwili przygotowujemy się do, z Darkiem pewnie, z panem kierownikiem referatu inwestycji nad tym projektem, bo to też wszystko związane z tym projektem. I przygotujemy się do decyzji z RIDowskiej. Wtedy będziemy tam, wystąpimy do starostwa i wtedy będziemy robili z tym porządek. To kwestia, mówię, w tym miesiącu nad tym siądziemy i nie w tym miesiącu, przepraszam, marzec kończy się. Na początku przyszłego miesiąca nad tym siądziemy i na pewno już tę decyzję w tym zakresie podejmiemy.
Temat jest dla mnie też bardzo istotny, bo trochę tam porządku jest niby, ale to jeszcze nie jest taki, który nas... Tam po prostu musi być ta droga. Zresztą ostatnio jeździliśmy z panem naczelnikiem, oglądaliśmy ten gruz, który jest wywieziony obok kościoła i chcemy też to uporządkować, wytyczyć tę drogę, ale też kwestia, jak się nam rozstrzygną przetargi, jakie będą oszczędności, co jeszcze, co nam wyniknie z tych wszystkich operacji finansowych. To jest początek roku, więc też nie możemy gdzieś zapętlić. No, wydatki, które nie jesteśmy w stanie ponieść. Hades też, słuchajcie Państwo, też to jest tak, że ja obiecałem Państwu, że my będziemy pilnowali każdej dokumentacji, chociaż nawet może być niedoskonała technicznie, ale będziemy pilnowali każdej dokumentacji, która jest i która jest ważna. Jeżeli będzie uciekał termin, to będziemy pilnowali, żeby cokolwiek zrobić, etapować pracę, żeby ona się przedłużyła na kolejne 3 lata. Załóżmy, grzybowa leśna uratowana, robotnicza w ostatniej chwili uratowana dzisiaj. Hades też uratowany, ale tutaj proszę pana dyrektora Greckiego Centrum Kultury, bo też tam pilnujemy tego i też czekamy na konkurs. Więc tak, ja zacznę od początku. Dokumentacja na remont klubu Hades została opracowana w 2013 roku, między innymi z dotacji celowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski i Radę Miasta Grajewo. W dniu 7 maja 2013 roku została wydana przez Starostwo Powiatowe decyzja. Starostwo Powiatowe zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia na przebudowę i remont budynku. W dniu 4 czerwca 2013 roku został założony dziennik budowy. I zgodnie z prawem budowlanym decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. To znaczy nie będzie żadnego wpisu w dzienniku budowym, że cokolwiek zostało wykonane. I jak łatwo policzyć, ten termin mija na początku maja tego roku. W związku z tym od początku roku, jak tylko zostałem dyrektorem Grajewskiego Centrum Kultury i ta sprawa gdzieś tam się pojawiła, podjęliśmy działania. Były dwie ścieżki możliwe. Pierwsza ścieżka tego, kto ma inwestować i cokolwiek tam robić, bo chciałbym zauważyć, że właścicielem budynku cały czas jest miasto Grajewo. My jako Grajewskie Centrum Kultury, a wcześniej Dom Kultury, jesteśmy tylko użytkownikiem, mamy w użytkowaniu ten budynek. Więc była możliwość przepisania pozwolenia na budowę, co byłoby działaniem, które by spowodowało, że od momentu przepisania na budowę dalej biegłyby 3 lata. Natomiast stwierdziliśmy, że ponieważ dokumentacja i wszystkie dokumenty były robione przez Dom Kultury i te pieniądze były pozyskiwane przez Dom Kultury, żeby później nikt się nie przyczepił, że to gdzieś tam trzeba oddać, to postanowiliśmy, że będziemy to robić jako Grajewskie Centrum Kultury. I w lutym, dokładnie 10 lutego 2016 roku, zostało w trybie otwartym wystosowane zapytanie ofertowe na wymianę przyłącza wodociągowego i posadowienie separatora tłuszczu jako tą część projektu, która wydawała nam się, że będzie najtańsza do wykonania po prostu. W odpowiedzi na to zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty. Z firmy Santechnika Przemysław Pośrednik Grajewo i z firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Wodmel Spółka z o Wysokie Mazowieckie. Jedna oferta na 22 tysiące, druga na 14 760. Ta tańsza oferta to była oferta z firmy pana pośrednika. Po rozstrzygnięciu tego zapytania ofertowego wystąpiłem do pana burmistrza o przyznanie dotacji celowej na wykonanie tego przyłącza, ale tutaj doszliśmy do porozumienia, że nie będziemy tej dotacji celowej, jakby nie zostanie udzielona, żebym to zrobił ze środków własnych Grajewskiego Centrum Kultury. Zostały dokonane odpowiednie przesunięcia w planie finansowym i tylko po tym przesunięciu była możliwość podpisania umowy z panem pośrednikiem. Została podpisana umowa, w której termin wykonania robót jest do końca kwietnia bieżącego roku i w dniu wczorajszym podpisywałem pismo do Starostwa Powiatowego o tym, że rozpoczynamy budowę, bo na 7 dni przed rozpoczęciem budowy takie pismo należy złożyć, tak więc w kwietniu wymiana tego przyłącza i posadowienie separatora tłuszczu się dokona i będziemy mieli wpis w dzienniku budowym i od tego okresu można liczyć kolejne 3 lata, kiedy mamy czas na to, żeby cokolwiek przy budynku klubu Hades zrobić. I tu się może odniosę jeszcze, bo też jak rozmawialiśmy z panem burmistrzem, to cały czas wisi dotacja celowa na windę. I chciałbym państwa poinformować, że w pierwszym naborze wniosków finanse z Ministerstwa Kultury uzyskało 50 projektów.
My się odwołaliśmy, bo istniała taka możliwość, bo tam punktacja była dość wysoka, natomiast nasz projekt jest na 190. miejscu, tak więc wyniki tego odwołania wątpię, żeby były, jeżeli po drodze jest jeszcze 130 innych instytucji, które o pieniądze się starają. I na pewno będziemy się starać i ja będę prosił i pana burmistrza i państwa radnych o to, żeby przynajmniej część pieniędzy z tej dotacji celowej, która gdzieś tam na windę jest, przeznaczyć chociażby na Klub Hades bądź na inne działania takie inwestycyjne, czy to w Grajewskim Centrum Kultury, czy w budynku Grajewskiej Izby Historycznej. Bo powiem, teraz wyrażę osobiste zdanie. Ja jestem zdziwiony, zresztą państwo pewnie też, bo i wczoraj na dyskusji była o tym mowa, że co i rusz tworzy się jakieś dokumentacje, które później odkłada się na półkę. Jeżeli powstała dokumentacja Klubu Hades, to uważam, że pójście w kierunku windy, choć ona jest potrzebna, tylko dlatego, że są pieniądze i na to w zeszłym roku państwo też przeznaczali 13 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji, to moim zdaniem było lepiej te 13 tysięcy władować w Hades i co roku jakąś kwotę w ten Hades włożyć po to, żeby jego stan się polepszał i żebyśmy tej dokumentacji nie tracili, no bo tak to mniej więcej wygląda. Natomiast na dzień dzisiejszy dokumentacja jest uratowana i mamy kolejne 3 lata na to, żeby podejmować kolejne działania i starać się pozyskiwać środki zewnętrzne, duże, bo nie oszukujmy się, ale cała inwestycja no, przekracza możliwości na pewno Grajewskiego Centrum Kultury. Dziękuję. Ja jeszcze tutaj może uzupełnię informację przekazaną przez pana dyrektora. To nie jest tak, że my sobie będziemy 3 lata czekali, bo dla mnie Hades jest tak samo istotny jak inne miejsca i to jest takie miejsce, które możemy wykorzystać. Jeżeli planujemy szereg istotnych imprez w Grajewie, to trochę wstyd, jak ten budynek tak w takim stanie technicznym jest, a tam zapraszamy czasami ważnych gości. I takie miejsce to jest po prostu coś fantastycznego. Chcemy tu wyremontować. Zresztą nawet te nasze działania w lokalnej grupie działania też między innymi są skierowane na te zabytki. Będziemy szukać środków. Jeżeli będzie cokolwiek ogłoszone, to automatycznie mamy rozpoczętą inwestycję, będziemy szukać tych środków. Tylko czekamy na konkurs odpowiedni, na odpowiednią oś. Macie państwo w materiałach, myślę, że Biuro Rady państwu przysłało to, co pan Tomek Poniatowski opracował. Kolejne osie opisane, jak, co, gdzie, na co można, czy miasto ma szansę, czy nie ma szansy. I czekamy. A wiecie, no teraz to jest tak, że na razie te wszystkie programy są wstrzymane, gdzieś tam odłożone, a jak są konkursy ogłaszane, to tak naprawdę nikt nie wie, o co chodzi. To szczególnie przy tych konkursach termomodernizacyjnych, czy ozowskich, o tak może, nie termomodernizacyjnych. W tej chwili czekamy i to myślę, że na jakimś najbliższym czasie będą ogłoszone wyniki termomodernizacji tego budynku na ulicy Kopernika. I co dalej, to oczywiście czas pokaże. No i oczywiście kolejna jeszcze, nie wiem czy tutaj wystarczająca informacja, jeżeli chodzi o Klub Hades. Pan Jerzy Fidura, panie radny. Dziękuję. Spokojna Dromos, tak, jestem również za tym, żeby jak nie uda się tej dokumentacji, a pewnie się nie uda uratować, to żeby to do koncepcji tej naszej całej strategii i żeby to robić, tak. Jestem i to, o to będę państwu pewnie w najbliższym czasie wnioskował. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby tutaj zabrać głos? Nie widzę, myślę. A jeszcze pan radny Ryszard Chyliński. Bardzo proszę. Panie dyrektorze Gieceku, z całym szacunkiem, ale się z panem nie zgodzę, jeśli chodzi o to, co pan tutaj mówił na temat wykorzystania pieniędzy na windę. Ja mam takie pytanie. Kiedy został opracowany projekt, jeśli chodzi o remont klubu Hades? To jest jedna sprawa. Natomiast skąd takie działania rady były podjęte, jeśli chodzi o windę? Jeżeli mówi się A, to się powinno powiedzieć B. Jeżeli jest budynek modernizowany w ten sposób, że jest podnośnik montowany na górze dla niepełnosprawnych, a to jest jednak obiekt użyteczności publicznej, więc chciało się być, czy nie chciało się być, to jest taki projekt chyba Unii Europejskiej, który mówi wyraźnie, że obiekty użyteczności publicznej powinny być dostępne dla niepełnosprawnych. W tej chwili to jest tam po prostu obraz nędzy rozpaczy. Co? Jak było spotkanie po prostu w występie dla niepełnosprawnych, to co było? Nosili na rękach? Jest ten niby ten łunocho tak zwany, który pół godziny idzie na górę. Więc jeżeli jest podnośnik na windę i na scenę, to normalną rzeczą, a wręcz po prostu musi to być.
ta winda. Ja tylko nie wiem, dlaczego jest takie słabe zainteresowanie tym projektem. Bo z tego, co słyszę, to tak. Był projekt, otrzymaliśmy 78 punktów i co dalej? I się okazuje, że tak, że ktoś nie wie, że jest po prostu na stronach ministerstwa zawieszona po prostu informacja na ten temat później. I się okazuje, że osoba, która powinna się tym zajmować i pilotować, to jest na urlopie, nie ma kto zastępować. Panie dyrektorze, coś nie gra. Winda ma być. I ja uważam, że jeżeli po prostu nie, trzeba zrobić wszystko. Niepełnosprawny, to jest budynek, to jest kino, to jest sala koncertowa. Po to jest zrobiony ten podnośnik tam na scenę, że teraz co? To tak by wyglądał, jakby pan założył marynarkę, a w slipkach wyszedł na ulicę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan dyrektor Tomasz. Tak jak wspominałem, projekt na Klub Hades był opracowany w 2013 roku. Projekt na windę w zeszłym roku. Natomiast wracając do tego, co pan powiedział, że nikt się tym nie interesował, to chciałbym zauważyć, że sam pan wie, że termin, kiedy miały się pojawić wyniki naboru, był chociażby 3-krotnie przesuwany. Pierwotnie miało być do końca stycznia, później do połowy lutego, w końcu na początku marca to się pojawiło. Chciałbym zauważyć, że pracownik, który ma w planie urlopów przewidziany urlop, to w zasadzie jako dyrektor muszę mu go udzielić. Albo muszę mieć stosowne uzasadnienie i ponieść ewentualne koszty, jeżeli on na przykład już sobie wykupił w czasy, żeby mu tego urlopu nie udzielić. Tematem cały czas był monitorowany, to po pierwsze. Po drugie, punktacja punktacją, była możliwość złożenia odwołania, więc to odwołanie złożyliśmy. I ja nic więcej nie jestem w stanie zrobić, bo wie pan, ja nie mam walizki pieniędzy i nie wiem, do kogo w tym ministerstwie jechać, żeby może temat załatwić. No, ja w ten sposób nie będę tego załatwiał. Mówię tylko, jakie są realne szanse na dziś, mimo złożonego odwołania, czy ten projekt przejdzie, czy nie przejdzie. Uważam, że winda jest potrzebna, natomiast budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bo jest ten tak zwany schodołaz i osoba, jest możliwość wwiezienia wózka na piętro. To tak jakby pan zarzucił burmistrzowi, że do Urzędu Miasta na salę konferencyjną niepełnosprawny na wózku nie wjedzie, bo nie wjedzie, no. No dobrze, no to albo pan znajdzie w budżecie pieniądze na tą windę i ją zrobimy, te 200 czy tam 250 tysięcy, bo ja takich pieniędzy na dzień dzisiejszy nie mam w dyspozycji. Kto monitoruje ten projekt? Projekt był monitorowany przez pracownika do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych pana Wieczorka, z którym w wyniku porozumienia stron od 1 kwietnia przestaje być, dokładnie od 31 marca przestaje być pracownikiem. I dalej nie ma co w tym projekcie monitorować, bo ścieżka, która była możliwa prawnie, została wykorzystana. No, wie pan, jak się w tej chwili pojawiła się informacja na stronie ministerstwa, że drugiego naboru wniosków w tym projekcie nie będzie, więc zakładam, że te odwołania to pewnie też są, tak? Bo są, tak? Bo jeżeli nie ma na drugi nabór, to nie zakładam, żeby nagle się znalazły pieniądze, żeby dołożyć 130 projektom z pierwszego naboru. No, mówmy o tym, co jest realne, a nie o tym, co byśmy chcieli, bo chcieć to tu każdy z państwa i ja też bym chciał dużo w tym mieście, tylko uważam, to, co jest realne. Najbardziej realnym projektem. Dziękuję bardzo. Myślę, że już temat został wyczerpany. Niczego tu więcej nie wymyślimy chyba. Obowiązuje ścieżka służbowa, a jak słyszeliśmy, odwołanie zostało złożone, a co dalej, to zobaczymy. Dziękuję bardzo. W ten sposób wyczerpaliśmy punkt 13, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, bowiem pan burmistrz udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadane przez panią radną Stefańską, przez pana Tomasza Babula, przez pana Jerzego Fidurę i przez pana Kazimierza Podlaskiego. Przed nami punkt 14, sprawozdanie przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej. Wysoka Rado, w okresie sprawozdawczym, to jest od 24 lutego 2016 roku, czyli od 19 sesji Rady Miasta Grajewo do dnia dzisiejszego, podjęłam następujące działania. W zakresie organizowania i przewodniczenia pracom Rady Miasta dokonałam lektury uchwał podjętych przez Radę Miasta, a następnie podpisałam te uchwały. Dokonałam lektury protokołu sesji, to jest protokołu z 19 zwyczajnej sesji Rady Miasta z
dnia 24 lutego 2016 roku i podpisałam ten protokół. W uzgodnieniu z panem burmistrzem Dariuszem Latarowskim ustaliłam termin i porządek kolejnych posiedzeń organów Rady Miasta. Nadzorowałam zwołanie wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miasta na dzień 29 marca 2016 roku i uczestniczyłam w tym posiedzeniu. Na bieżąco również zapoznawałam się z korespondencją, która przychodziła do Rady Miasta. W zakresie kontaktów z mieszkańcami miasta pełniłam dyżur w dniach 2, 9, 16 i 23 marca. Na bieżąco również załatwiałam różne sprawy, które były zgłaszane do mnie przez mieszkańców. W zakresie reprezentowania Rady Miasta na zewnątrz 1 marca 2016 roku w tym dniu uczestniczyłam wraz z panem burmistrzem w 6 regionalnych konfrontacjach akordeonowych, o których już tutaj pan burmistrz wspominał. Odbyły się one w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia imienia Jana Sebastiana Bacha w Grajewie, a które burmistrz objął honorowym patronatem. Wzięło w nich udział 25 uczniów z 11 szkół muzycznych województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Jury przewodniczył profesor zwyczajny, doktor habilitowany Klaudiusz Baran, jeden z najwybitniejszych polskich akordeonistów, prorektor do spraw artystycznych Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Pomysłodawcą i organizatorem tego konkursu był wicedyrektor PSM, nauczyciel akordeonu Bogusław Rząsa, przy współpracy z, również z nauczycielem akordeonu panem Damianem Krawczewskim. 1 marca, czyli w tym samym dniu również z panem burmistrzem i państwem radnymi, wzięłam udział w uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odbyła się ona w Grajewskim Centrum Kultury. Pan burmistrz już był uprzejmy podziękować organizatorom, wśród których była Grajewska Izba Historyczna, Zarząd Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości, panowie posłowie Kazimierz Gwiazdowski oraz Adam Andruszkiewicz i Zespół Szkół nr 2 imienia 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, ponieważ to młodzież właśnie z tej szkoły wystąpiła w okolicznościowym programie artystycznym, który został przygotowany pod kierunkiem pań Haliny Waszkiewicz i Renaty Modzelewskiej. I również 1 marca wraz z wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Patrykiem Zajkowskim i sekretarzem Wiktorią Cebelińską odbyłam wizyty u sponsorów w związku z organizacją imprezy Grajewo Game Festival. Podzieliliśmy się gwoli informacji z panem burmistrzem. Do jednych sponsorów jeździł z młodzieżą pan burmistrz, do innych jeździłam ja. Wszystkim sponsorom dziękujemy w imieniu młodzieży, w imieniu własnym za naprawdę wyrozumiałość, przyjęcie, no i dzięki sponsorom ta impreza mogła mieć taki wymiar. 3 marca odbyło się kolejne spotkanie z mediami i w tym dniu, jak już wspominał pan burmistrz, wizyta pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wizyta nasza na dworcu. Wszyscy mówiliśmy jednym głosem i mamy nadzieję, że to też przełoży się na jakieś owocne rozwiązania. 5 marca 2016 roku w tym dniu uczestniczyłam w 4. konkursie duetu Zagrajmy Razem. Odbył się również w Państwowej Szkole Muzycznej. Tym razem wystąpiło 40 duetów z 15 szkół województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Honorowym patronatem to muzyczne spotkanie również objął pan burmistrz Dariusz Latarowski oraz Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, a organizatorami byli Państwowa Szkoła Muzyczna i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej imienia Jana Sebastiana Bacha Partita. Pomysłodawcą tego konkursu był pan Piotr Przydworski, nauczyciel skrzypiec, a przesłuchania konkursowe trwały niemalże cały dzień. Konkursowiczów oceniało również bardzo szacowne jury z Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w składzie profesor doktor habilitowana Katarzyna Jankowska-Bożykowska, profesor doktor habilitowana Magdalena Szczepanowska, doktor habilitowany Romuald Gołębiowski, doktor habilitowany Piotr Hausenplas. Konkurs zakończył się koncertem laureatów, ale też koncertem jurorów. Żałowaliśmy tylko, że taka późna pora, ponieważ to było już w późnych godzinach wieczornych. Jurorzy, pani profesor doktor habilitowana Magdalena Szczepanowska i doktor habilitowany Piotr Hausenplas wystąpili przed laureatami i zgromadzoną publicznością. Byli tam rodzice, nauczyciele, uczniów. 12 marca 2016 mamy już za sobą i wiele informacji w tym filmik, a więc Grajewo Game Festival. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy oprócz sponsorów pomogli młodzieży w tym
panu sekretarzowi, naszym panom burmistrzom, państwu radnym, wszystkim, którzy dołożyli, panu elektrykowi, tak jest, pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Grajewskiego Centrum Kultury, ponieważ dzięki pracy wspólnej i wspólnego wysiłku ta impreza miała taki wygląd, a młodzież z zewnątrz, a Pukowi i Pecowi również, tak, nie chcemy nikogo, proszę Państwa, pominąć, a muszę powiedzieć, że chociaż wtedy była późna pora, pierwsza w nocy, to młodzież, która była, która uczestniczyła w tych zmaganiach, bardzo pięknie wypowiadała się na temat organizacji, na temat przyjęcia tutaj u nas w Grajewie. Zapamiętałam, dzisiaj pojawił się w filmiku tutaj jeden z uczestników, który powiedział naprawdę pod adresem naszej młodzieży i całej imprezy wspaniałe słowa, które ja Państwu, których nie zacytuję, ale w każdym razie dotyczyły one całej sfery organizacyjnej i przyjęcia, no i deklaracji, że przy takim stanie organizacji młodzież chętnie będzie uczestniczyła w następnej edycji. 12 marca, czyli w tym samym dniu wraz z Państwem radnymi uczestniczyłam w koncercie wiosennym, który odbył się w Grajewskim Centrum Kultury. Tym razem wrażeń muzycznych dostarczyła Grajewska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej oraz soliści, instrumentaliści i wokaliści. To był taki koncert przyjemny z pożytecznym, ponieważ garść użytecznych informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej przedstawił kapitan Zdzisław Zaborowski. 22 marca 2016 roku uczestniczyłam wraz z panami burmistrzami, radnymi w przepięknym misterium męki pańskiej Kielich Goryczy. Miejscem było również Grajewskie Centrum Kultury, a to misterium zostało zorganizowane, wystawione przez Ruch Światło Życie, działający przy parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie. Był to niezwykły spektakl przygotowany przez młodzież, ogromny ładunku emocjonalnym. Z młodzieżą pracował ksiądz Serafin Kaliszewski, wikariusz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 23 marca 2016 roku to taki dzień, kiedy wraz z panią dyrektor Barbarą Ciszewską, nauczycielami panią Alicją Jusińską z Zespołu Szkół Miejskich nr 1, panią Renatą Gandzińską z Zespołu Szkół Miejskich nr 2, panią Urszulą Krystyną Bąkowską z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 uczestniczyłam w podsumowaniu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015-2016. Odbyło się ono w Szkole Podstawowej nr 5 imienia Alfreda Wieruszkowalskiego w Suwałkach z udziałem władz tego miasta w osobach prezydenta Czesława Renkiewicza i wiceprezydenta pani Ewy Beaty Sidorek oraz podlaskiego kuratora oświaty pani Jadwigi Marioli Szczypin. I muszę powiedzieć, że chociaż pojechałam w roli nauczycielki języka polskiego, mającej laureata w konkursie wojewódzkim, to okazało się, że państwo, dyrektor delegatury kuratorium oświaty w Suwałkach przedstawił mnie z funkcji samorządowej i funkcjonowałam w podwójnej roli. Byłyśmy mile zaskoczone, ponieważ zostaliśmy bardzo, bardzo ciepło przyjęci w Suwałkach i słowami tego ciepła ja Państwu nie otworzę, ale przekazuję na Państwa ręce pozdrowienia od władz samorządowych Suwałk, szczególne od pani kurator Jadwigi Marioli Szczypień. O to prosiła, więc ja na ręce panu burmistrzu, wszystkich Państwa te słowa pozdrowień przekazuję. A pani kurator wręczyła zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu laureata 36 uczniom, w tym 6 z naszych miejskich szkół. I uwaga, byli to Weronika Bukowska, Szkoła Podstawowa nr 1, laureatka wojewódzkiego konkursu z matematyki, nauczyciel przygotowujący pani Alicja Jusińska. Elżbieta Sokołowska, Szkoła Podstawowa nr 2, laureatka wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego, nauczycielka przygotowująca pani Renata Gajdzińska. Karolina Kozicka, Szkoła Podstawowa nr 4, laureatka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego, nauczyciel przygotowujący pani Urszula Krystyna Bołonkowska. Izabela Kalinowska, Szkoła Podstawowa nr 4, laureatka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego, nauczycielem przygotowującym jest pani Urszula Buczyńska. Klaudia Karwowska, Szkoła Podstawowa nr 4, laureatka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego, nauczyciel przygotowujący pani Urszula Buczyńska. Jakub Zyskowski, Szkoła Podstawowa nr 4,
4, laureat wojewódzkiego konkursu z języka polskiego. To mój uczeń, ale też, proszę Państwa, laureat wojewódzkiego konkursu z przyrody i nauczycielką przygotowującą była tutaj pani Barbara Ratomska. Ja tylko dodam, że przygotowanie takiego laureata to kilkadziesiąt, o ile nie więcej, godzin pracy i każdy, kto pracuje z takim uczniem, to wie, jaka jest cena tego, ale sukces i to, że uczniowie potem stoją w gronie uczniów laureatów, a Jakub Zyskowski był zaledwie jednym z czterech uczniów, który otrzymał tytuł podwójnego laureata, bo język polski, przyroda naprawdę napawa nas dumą i ogromnie, ogromnie cieszy. I z tego też tytułu, że szkoła numer 4, uczniowie szkoły numer 4 uzyskali 5 tytułów laureata, odebrałam za panią dyrektor, bo była nieobecna, ale dostarczyłam natychmiast w ten sam dzień specjalny list gratulacyjny od pani kurator z gratulacjami właśnie za to, że uczniowie tej szkoły otrzymali 5 tytułów laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Wszystkim nauczycielom, rodzicom, dyrektorom serdecznie gratuluję. Młodzieży życzę, aby rozwijała swoje skrzydła i trafiła, jako że większość z nich to szóstoklasiści, pod opiekę kolejnych nauczycieli, którzy będą rozwijać te talenty. Gratuluję serdecznie. Byłyśmy jako nauczycielki, bo same panie, naprawdę dumne z tego, że nasi uczniowie tam stali i otrzymali takie zaświadczenia. Inne czynności, które wykonywałam, to bardzo różnorodna pomoc Młodzieżowej Radzie Miasta, redakcyjna, organizacyjna, udział w spotkaniach roboczych, wypracowywanie, pomoc, po prostu to, z czym młodzież się do mnie zwracała, starałam się im w tych działaniach pomóc. Pomoc redakcyjna, jeżeli chodzi o Gazetę Grajewską, uczestniczyłam w spotkaniach zespołu w dniach 29 lutego, 11 marca i 29 marca. Udział w wizjach lokalnych miasta, ja to wciąż podkreślam, bo często w godzinach wieczornych z panami burmistrzami oglądamy to nasze miasto, a to oświetlenie, a to prace, jakie są prowadzone i tu na przykład ulica Robotnicza, ale też byłam z radnymi, panią Anną Oparą i panem Edwardem Bociem na ulicy Wyzwolenia i Spółdzielczej w dniu 12 marca i też przyglądaliśmy się, że tam nie ma chodników, ale za to oświetlenie bardzo dobrze działało, bo nie było ani jednej lampy, która byłaby niesprawna. Tak wygląda, Wysoka Rado, moje sprawozdanie. Czy ktoś z Państwa chciałby tutaj o coś zapytać i jakieś informacje rozszerzyć, bądź też odpowiedzieć na jakieś Państwa pytania adekwatnie do tego sprawozdania? Nie widzę, wobec powyższego. O, bardzo proszę, pan Kazimierz Podlaski. W związku z tym, że pani uczeń otrzymał wyróżnienie, to ja pani gratuluję, że pani przygotowała go odpowiednio do tego konkursu. O, dziękuję, to bardzo wzruszające. Muszę tylko powiedzieć, że w żadnym wypadku szkoła nigdy nie ucierpiała na tym, że ja pełnię tę funkcję i stoję tu przed Państwem. Wręcz przeciwnie, wszystkie cele, jakie sobie stawiam, te cele realizuję. Ale dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. I bardzo proszę o przyjęcie tegoż sprawozdania. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 17 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam więc, że 17 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się, Rada Miasta przyjęła sprawozdanie przewodniczącej z działalności międzysesyjnej. Przed nami punkt 15, przyjęcie protokołu z 19 sesji Rady Miasta. Ten protokół tradycyjnie już był wyłożony w Biurze Rady Miasta, a w dniu dzisiejszym w sali obrad. Ja przypomnę, że tematami 19 sesji zwyczajnej były punkt 1, zapytania i interpelacje radnych, punkt 2, sprawozdanie burmistrza miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał, punkt 3, działania podejmowane w obszarze promocji miasta w roku 2015, sprawozdanie, punkt 4, sprawozdanie z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2015, punkt 5, działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, budżet, kadra, zamierzenia na 2016 rok, punkt 6, informacja o stypendiach socjalnych oraz zapomoga udzielanych przez miasto Grajewo uczniom mieszkającym w Grajewie, punkt 7, informacja o inwestycjach zrealizowanych w ramach projektu pod nazwą Rozwój oferty turystycznej miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej,
Punkt A, funkcjonowanie pływalni miejskiej. Punkt 8, informacja roczna o realizacji uchwały nr 5/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Grajewo. Punkt 9, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A, sposobu załatwienia petycji w sprawie opracowania i wdrożenia programu usuwania z terenu miasta Grajewo barszczu sosnowskiego. Podpunkt B, ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej na 2016 rok. Podpunkt C, przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 1 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. Podpunkt D, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2016 roku. Podpunkt D, zmiany nazwy ulicy. Podpunkt F, zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Grajewo na lata 2016-2020. Podpunkt G, zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok. Podpunkt H, wyboru delegatów do reprezentowania miasta Grajewo w Stowarzyszeniu Łomżyńskie Forum Samorządowe. Podpunkt I, wyznaczenia jednostki organizacyjnej miasta Grajewo właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Punkt 10, sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za drugie półrocze 2015 roku. Punkt 11, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski. Punkt 12, sprawozdanie przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej. Punkt 13, przyjęcie protokołu z 17 sesji Rady Miasta. Wysoka Rado, po zapoznaniu się z treścią protokołu oraz po jego podpisaniu wnioskuję o przyjęcie go w przedstawionym brzmieniu. Czy do tego protokołu są jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec powyższego, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu w przedstawionym brzmieniu, protokół z 19 zwyczajnej sesji Rady Miasta Grajewo, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 17 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta w głosowaniu jawnym 17 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się przyjęła protokół z 19 zwyczajnej sesji Rady Miasta z dnia 24 lutego 2016 roku. W ten sposób znaleźliśmy się, Wysoka Rado, Szanowni Goście, w punkcie 16, wolne wnioski i informacje. Czy ktoś z Państwa chciałby tutaj zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Andrzej Mścichowski. Panie burmistrzu, ja byłem z tym u pana i dalej mi sąsiedzi się pytają tam na tego Piłsudskiego z tym podwórkiem na rogu, z tymi śmieciami, co jest zaśmiecony cały ten... Na sportowej, róg sportowej. Bo już tam cały dom obłożony jest w koło. Panie Andrzejku, drogi, powiem tak, pracuję nad tym. Wysłaliśmy informacje, ponaglenia. Rozmawiałem wczoraj też i z komendantem. Dzisiaj również komendanta prosiłem. No, podjęliśmy działania, tylko że teraz kwestia, czy człowiek dalej ma sumienie to karać i te 80, nie wiem to w tej chwili ile tam postępowało to komornicze było. I to później, wiecie Państwo, to wszystko wisi na nas, nie? To tak. Nie wiem, no szukamy rozwiązań. Z tego co wiem, to komornik ma z czego ściągnąć, bo on ma jeszcze pole na Popowie. Jeśli nie chce sprzątać tego. Pole na Popowie. 5 hektary pola ma. A w gminie obcej to przydałoby się nam. A tam w tej szczególnie. A to przy miedzy z gminy Grajewo. Panie naczelniku, zapisze pan te pole na Popowie, co? Nie jest właścicielem ten, może jest właścicielem pola, ale nie jest właścicielem. Nie, to jest temat bardzo ważny. To, co pan radny mówi, to jest naprawdę ważny temat, bo to jest kwestia bezpieczeństwa też. To jest kwestia sąsiedztwa i innych sytuacji. Ja jeszcze, jak pani przewodnicząca. Bardzo proszę, panie. Sąsiedzi mówią, że się boją, bo tam obok jest dom drewniany. Ale ja się nie dziwię. Że wszystko pójdzie z płomieniem. Możemy go znowu wywieźć, możemy znowu... A to jest wszystko łatwopalne tam, to co on teraz zwozi, bo to... Wysyłaliśmy teraz zawiadomienie do niego, informacje, pracujemy nad tym. Chciałbym się odnieść jeszcze tutaj, jak mam... Bardzo proszę o ciszę. Pan burmistrz Dariusz Latorowski. Do kilku spraw. Czyli przede wszystkim prośba, żeby
tego, co powiedział pan dyrektor GCEK-u, to tak jakby nie brać do siebie, bo pan dyrektor GCEK-u wyraził zdanie swoje prywatne i to zaznaczył. Zastał sytuację w GCEK-u taką, jaką zastał. Pani dyrektor Miejskiego Domu Kultury ciągle jest na zwolnieniu lekarskim, 5 kwietnia z tego zwolnienia wraca. No i teraz ciężko gdzieś tam też pan Wieczorek na zasadzie, nie żadnej też i kłótni, żeby była jasność, na zasadzie porozumienia stron odszedł też, bo w jakiś sposób tam nie do końca się może i dobrze czuł na tym stanowisku, a innego nie ma. Obok prowadzi działalność gospodarczą. Myślę, że jest w dobrych relacjach z dyrektorem GCEK-u i tutaj też nie ma co jakiejś tam sytuacji tworzyć. I to nie jest tak, że pan dyrektor GCEK-u, bo ja tak tego nie odebrałem, jest przeciwko budowie windy, bo ja jestem za budową tej windy. I jeżeli będziemy widzieli... Ale no to panie, no to panie Ryszardzie, to no... Panie Ryszardzie, no to ja nie mam... Ja jestem za budową windy, faktycznie projekt z tamtego roku, ale na dzisiaj mamy po prostu, jeżeli będzie możliwość znalezienia środków na to, to na pewno będziemy aplikowali. Zresztą ja rozmawiałem z panem dyrektorem, czy to odwołanie zostało złożone i dyrektor no, w sposób taki może dość dla pana oschły powiedział, że no, tyle tych wniosków tam było, że na dzisiaj ocenił szansę. Ale wie pan, to z tymi szansami to jest tak, że jak oceniano robotniczą, to też mówili, że szans nie mamy. Udało się, że mamy. Jak mówiliśmy o rewitalizacji, to sami mówiliśmy, że nie mamy szans, prawda Tomek? Się okazało, że mamy 8 miejsce w kraju. Tutaj zobaczymy. No to jest, każdy ma prawo do prywatnej oceny. Natomiast to, że winda jest potrzebna, to i dyrektor wie, i ja to wiem. To, że winda jest potrzebna w Urzędzie Miasta, to też wiemy, bo doświadczaliśmy tego z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, kiedy mieliśmy osoby niepełnosprawne i trzeba było tutaj wnieść wózek akumulatorowy, co nie było rzeczą prostą. I to naprawdę to bardzo skomplikowana była wniesienie. I tutaj proszę tak nie odbierać, panie Ryśku, tego, że tam to, jeżeli będzie możliwość, to nie jest tak, że my, jak zainwestowaliśmy, to co powiedziałam, zainwestowaliśmy pieniądze w jakieś projekty, w jakąś dokumentację, to na pewno nie będziemy z niej rezygnować. To absolutnie. I zobaczymy, kiedy będzie ta ścieżka, kiedy jesteśmy gotowi do tego. Czyli jeżeli gdzieś będzie furtka, gdzie będzie można zdobyć dofinansowanie, to na pewno to zrobimy. To na 100% ja to panu gwarantuję, że będziemy tego pilnować. Bo jeszcze mam kilka innych spraw, ale to dobrze. Bardzo proszę, pan radny Ryszard Kuliński. No tak to zabrzmiało, jako po prostu zarzut dla całej rady, że rada po prostu podjęła taką decyzję i dlatego tak zareagowałem i po prostu no, wszedłem w polemikę. Dlatego tak to zabrzmiało. A co kto ma na myśli, to ja Duchem Świętym nie jestem. No to ja powiedziałam, jakie jest moje stanowisko, a to jest stanowisko już nie prywatne burmistrza miasta. Także. Stanowisko znamy, bardzo proszę pan burmistrz. Kolejne sprawy. Ptaki, tu już mówiłem o ptakach, rewitalizacja, podziękowanie dla zespołu przede wszystkim, dla zespołu wielu ludzi, czyli dyrektorów, kierowników za te 8 miejsce w kraju, bo to praca wielu osób, nawet mieszkańców miasta, tam w tym zespole do spraw rewitalizacji jest pan, który akurat tam mieszka, pan Wietocha Zdzisław, tak. I oczywiście tutaj dla dyrektora GCEK-u, dla dyrektora MOPS-u, dla dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych, no i oczywiście dla radnego Paszkowskiego, bo to też tam radny się nasz udzielał, a też podziękowanie może za pośrednictwem internetu odsłucha dla mojego kolegi, który był ekspertem w tym projekcie, dla Zbyszka Mieruńskiego z GoDAPI, był ekspertem Ministerstwa Rozwoju. Także ogromne podziękowania za to, że nas wspierał, że nam pomagał przy tym projekcie. No i Tomek też dla ciebie, dla pana Tomka, kierownika, który tam przygotował te wszystkie nasze, zebrał to jakoś tak to w całość, także dla dziewczyn z zespołu, dla dziewcząt z wydziału ogromne podziękowanie, bo warto. A to czy duże, czy małe pieniądze, ale to jest początek. Już wiemy za co się wziąć, wiemy gdzie co robić. No i jakaś już, to po prostu będzie realizowane, bo to musi być realizowane. A może przy okazji ktoś jeszcze przyjedzie, obejrzy. Druga rzecz, prosiliście mnie państwo wczoraj, rozmawialiśmy o tej hali sportowej.
o tym projekcie. No ja oczywiście dzisiaj jestem przygotowany już do tego. Proszę Państwa, cena projektu gotowego, jak chcielibyśmy go kupić na rynku, tak, to jest 23 750 polskich nowych złotych netto. Do tego kwota 23% pewnie podatku VAT-owskiego to około 30 z groszem, jeżeli chodzi o około 30 tysięcy złotych ten projekt. I hala, ja to Państwu dam tę kartkę, bo tak ona jest. Możecie się zapoznać też w internecie, bo to jest taka oferta. Hala o wymiarach 36x44. To są wymiary tej hali. Pełnowymiarowa, boisko do piłki ręcznej 20x40, 5 zespołów szatniowych, dwie dodatkowe salki do ćwiczeń, magazyn sprzętu sportowego, pokój trenera, własna kotłownia, doskonałe parametry akustyczne, ale można podzielić na 3 sektory z treningowymi boiskami. Projekt został zweryfikowany przez kilkudziesięciu inwestorów w Polsce. Projekt gotowy dostarczamy w ciągu 2 tygodni od daty zamówienia. Ja też dałem panu Darkowi Doliwie do Wydziału Inwestycji, żeby tam zobaczył, jak to wygląda. Koszt realizacji tej inwestycji, bo to jest istota, około 5 milionów złotych. Słucham? Wydaje mi się, że netto. Ale weź Maciuś tam podaj. To możecie sobie zobaczyć, zajrzeć, zapisać adres internetowy, bo tam są wszystkie rysunki. To, żebyście Państwo wiedzieli, że jeżeli będzie też to źródło finansowania, to czemu nie, no. Takie to są pieniądze, no. I jeszcze jedna propozycja. Tak. I jeszcze jedna propozycja. Serdecznie zapraszam 26-29 maja Urząd Miasta w porozumieniu z jednostkami podległymi, czy współpracującymi, czy też zaprzyjaźnionymi. Organizuje wycieczkę 26-29 maja, urokliwy Dolny Śląsk z wizytą w Dreźnie i Saksonii, Książ, Chlarska, Poręba, Drezno, Saksonia, Śnieżka. Też jak Państwo radni tego to otrzymali, a jak Państwo z zakładów też także polecam. Jeszcze parę osób brakuje. No i koszt wycieczki 1090 zł przy grupie 40-osobowej. Cena obejmuje przejazd klimatyzowanym autokarem, obsługę pilota na całej trasie, zakwaterowanie w hotelu czterogwiazdkowym Jan pod Jelenią Górą, obiad o kolacja, 2 śniadania, wieczorek integracyjny, wysiada w chacie z DJ-em, kompleks saun, basenów, obiad w restauracji w Karpaczu, bilety wstępów, zamek Książ, Szklarska, Poręba, Wodospady, Park Karkonoski, wyciągi na Śnieżkę, zamek Stolpen, Drezno, twierdzę Königstein, opłata uzdrowiskowa, parkingi, opłaty, ubezpieczenia. Cena obejmuje bilety wstępów w Dreźnie, Stolpen i Königstein, 60 euro za osobę. Jak ktoś sobie życzy, to służę ofertą, a jak nie chcecie ode mnie, to możecie od pani Anety Gardyneckiej, ona jest tak jakby w tym temacie najbardziej zorientowana. I to tyle, jeżeli chodzi o moje informacje. Dziękuję bardzo za informacje przekazane przez pana burmistrza w punkcie wolne wnioski, informacje. Teraz troszeczkę cięższa gatunkowo informacja, ale interesująca mieszkańców, a mianowicie przytoczę fragment pisma, które Komenda Powiatowa Policji w Grajewie, Wydział Ruchu Drogowego wystosowała do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, mając na uwadze bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szczególnie z uwagi na wypadek w dniu 8 marca 2016 roku, gdzie doszło do potrącenia pieszej, która w wyniku zderzenia poniosła śmierć, zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poruszających się drogą krajową K61 w Grajewie na ulicy Piłsudskiego. Wnosi o wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu drogowego na ulicy Piłsudskiego w Grajewie droga K61 poprzez punkt pierwszy, utworzenie po obu stronach drogi chodników dla pieszych od 215-85 do 215-35, to jest skrzyżowania ulica Piłsudskiego z ulicą Braci Świackich wraz z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, barierki ochronne. I punkt drugi, utworzenie 2 przejść dla pieszych i usytuowanie ich w rejonie kościoła wraz z barierami ochronnymi uniemożliwiających bezpośrednie wejście pieszego na przejście bez zmiany kierunku oraz oświetlenie, które powinno charakteryzować się większym natężeniem światła od otoczenia. Pierwsze w rejonie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą Braci Świackich, drugie usytuowane pomiędzy kościołem a stadionem miejskim. Państwo radni to pismo otrzymali. Zawiera ono jeszcze uzasadnienie
dzisiaj, tak? Dobrze, to państwo radni otrzymają to pismo. Czy pismo było konsultowane? Zresztą rozmawialiśmy w generalnej dyrekcji z panem naczelnikiem o tym. Zobaczymy, no dobrze, że jakieś te działania wspólne są podjęte. Dobrze, że Komenda Powiatowa Policji widzi taki problem i nas tutaj wspiera, bo to jest istotne. Wspólnymi siłami może będzie łatwiej coś uzyskać w tym względzie. I jeszcze informacje, które zawsze przekazuję. Ja co w najbliższym czasie, 2 kwietnia 2016, sobota, Grajewska Izba Historyczna. Będzie tutaj spotkanie literacko-historyczne z dziejów Grajewa. 7 kwietnia, 10 jubileuszowy konkurs muzyczny w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. 10 lat trwa i tutaj od godziny 9 rano Grajewskie Centrum Kultury. Potem 7 kwietnia w godzinach od 16 do 18.10 zainteresowanych zapraszam do szkoły podstawowej nr 1 imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, bo tutaj uwaga, dzień otwarty pod hasłem Poznaj Jedynkę. 8 kwietnia, godzina 18, sala widowiskowa Grajewskiego Centrum Kultury. Tutaj koncert Wielcy Nieśmiertelni i przeboje wielu wykonawców. No, większość z nich niestety już albo wszyscy odeszli, patrząc na nazwiska. 16 kwietnia, godzina 16, scena Grajewskiego Centrum Kultury. Zespół Pieśni i Tańca Grajewianie zaprezentuje swój tradycyjny repertuar w nowych odsłonach, ale będzie też niespodzianka, ponieważ 16 kwietnia odbędzie się premiera najnowszej produkcji spektaklu Jacy Tacy, inspirowanego Weselem Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Sławomira Narlocha, a tutaj choreografię opracował pan Mariusz Wierko. Bilety na koncert do nabycia w Grajewskim Centrum Kultury, cena 10 zł. Ta informacja była przekazywana przez telewizję, program Co za tydzień, prowadzony przez Oliwiera Janiaka. I tam była również wypowiedź pana Mariusza Żwierko. Tyle informacji. Czy ktoś z Państwa, proszę, pan burmistrz, jeszcze informacja, bardzo proszę. Szanowni Państwo, również z biura pana wojewody podlaskiego, prezydenta miasta Białegostoku i dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej, zapraszamy na uroczystość w 6. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem, Białystok, 10 kwietnia 2016. Program uroczystości to oczywiście tutaj jest 9 godzina, akurat to nas może nie interesuje, bo to, ale godzina, tak, mszę, tutaj mamy, godzina 12.30, msza święta Kościół Świętego Rocha w Białymstoku. I godzina 13.30, główne uroczystości, pomnik ofiar katastrofy pod Smoleńskiem przed Kościołem Świętego Rocha w Białymstoku. O 9 to mówię o cerkwi, zwiastowania w Supraślu, to nas nie interesuje i krypta w Supraślu, celebrowanie przez biskupa Supraskiego. Tutaj to tak jakby na nas, może nie wszystkich. Natomiast 12.30, msza święta Kościół Świętego Rocha. To jest zaproszenie od pana wojewody. Serdecznie zapraszam w imieniu pana wojewody. Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze tylko w imieniu nas wszystkich podziękuję wszystkim, którzy nadesłali nam życzenia wielkanocne. Czuliśmy się zaszczyceni, wzruszeni. Dziękujemy wszystkim Państwu, że w tym czasie wielkanocnym również pamiętaliście o nas. Dziękujemy bardzo. A teraz już podziękowanie dla Wysokiej Rady, pracowników Urzędu Miasta, wszystkich tych, którzy przygotowywali informacje na dzisiejszą sesję, ponieważ tych informacji, jak Państwo słyszeliście, a mamy je też na swoich tabletach, ja mam wydruki, jest bardzo, bardzo dużo na dzisiejszą sesję. Dziękuję pracownikom Biura Rady, pani Barbarze Poniatowskiej i panu Karolowi Rutkowskiemu, naszym panom burmistrzom. Pan burmistrz tak żyje problemami miasta od rana do wieczora. Wiem coś na ten temat, że jak Państwo widzą, pada odpowiedź na każdy temat. Także no, to ogromne zaangażowanie, muszę to przyznać. No a jeszcze tutaj pan radny Marcin Stuchła, tak? Chciał Mam jeszcze takie szybkie trzy pytania na koniec. Na ostatniej sesji, panie burmistrzu, pytałem odnośnie koszy na fekalia psie, czy mamy w zasobach gdzieś jeszcze ewentualnie, żeby dostawić,
bo jeżeli chcemy egzekwować od mieszkańców porządek i żeby sprzątali po swoich pupilach, to... Czy mamy zakupione w tej chwili kosze normalne i ławki? Będziemy rozstawiać, szukać, ustalać miejsca, gdzie te kosze mają się znajdować. Natomiast na fekalie w zasobach chyba nie mamy, bo takiej informacji nie mam. Ale wydaje mi się, że to jest jednak stanowczo za mało. Tych psów jednak jest u nas w mieście sporo, ludzie chodzą. Podejmuję, i nie wszyscy niestety... Nie, to jasne, to jest słuszny głos. Podejmiemy takie działanie, zobaczymy, zorientujemy się, jak to i ewentualnie gdzie takie miejsca, gdzie takie kosze jeszcze zamontować. I tak kolejne pytanie. Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko kierownika Krajewskiej Izby Historycznej. Czy oficjalnie możemy poznać nazwisko? Komisja konkursowa powołana przez dyrektora Grajewskiego Centrum Kultury? Nie, nawet chyba nie. Ale to proszę o informację dyrektora Grajewskiego Centrum Kultury. Ja mogę udzielić informacji, bo informacja od dnia wczorajszego, czyli zgodnie z tym, co było w informacji o tym, że taki nabór się odbędzie, wisi, mówiąc kolokwialnie, jest podana na stronie internetowej Grajewskiego Centrum Kultury. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 8 wniosków od 8 osób. 3 osoby nie spełniły wymogów formalnych, czyli albo nie miały tam podstawowego stażu pracy wymaganego, albo nie złożyły na odpowiednich formularzach, że tak powiem, swoich wniosków. Natomiast pozostałych 5 osób na stanowisko kierownika Grajewskiej Izby Historycznej został wybrany pan Krzysztof Waszkiewicz. I w związku z tym jeszcze kolejne pytanie. Czy zmieniła się liczba osób zatrudnionych w Grajewskiej Izbie Historycznej? Liczba osób się nie zmieniła. Ja mogę państwu przesłać mailowo informacje, jaki był stan zatrudnienia. Ewentualnie, jeżeli pan radny chce, to otworzę komputer i po sesji mogę to podać. Na dzień 1 stycznia, czyli wtedy, kiedy nastąpiło połączenie Grajewskiej Izby Historycznej i Miejskiego Domu Kultury, tam jest bodajże 26 osób zatrudnionych, 24 etaty. Na dzień dzisiejszy mamy, żebym nie skłamał, chyba 23 albo 4 osoby i 22 etaty, więc generalnie docelowo i w tej chwili już liczba osób pracujących, zatrudnionych ilościowo i etatowo jest mniejsza niż w dniu 1 stycznia, wtedy kiedy jakby zostały połączone instytucje. Wliczając to już kierownika Grajewskiej Izby Historycznej i w Grajewskiej Izbie Historycznej też ilość pracowników i etatów, ilość pracowników spadła, natomiast ilość etatów nie wzrosła w stosunku do tego, co było przed połączeniem. Czyli przy tej informacji rodzi się kolejne pytanie, gdzie są te oszczędności i w jakim celu połączyliśmy te dwie jednostki ze sobą? Już panu odpowiadam. Oszczędności są na pewno na pensji, bo kierownik będzie miał pensję niższą niż miałem ja jako dyrektor zarządzający całą instytucją. O ile niższą, może pan powiedzieć? Musiałbym zajrzeć do dokumentów. Myślę, że to będzie w granicach, nie wiem, czy pan na netto interesuje, czy brutto, bo to są różne wyliczenia. Myślę, że około 1000-1500 zł w tych granicach, bo nie chcę w tej chwili dokładnie mówić, bo musiałbym zajrzeć dokumenty. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym zauważyć, że przed połączeniem w Grajewskiej Izbie Historycznej była moja osoba jako dyrektora, jedna osoba na pełen etat, 3 osoby na pół etatu, w tym konserwator pół etatu, pracownik gospodarczy, czyli sprzątaczka pół etatu i etat księgowy 1/8 etatu. Natomiast na dzień dzisiejszy, od 1 kwietnia ilość etatów przypisanych do oddziału Grajewskiego Centrum Kultury, czyli Grajewskiej Izby Historycznej, to będzie kierownik, pracownik 3,5 etatu, czyli mniej niż było przed połączeniem. Czyli suma summarum mniej więcej te 1000 z kawałkiem, tak? Czy więcej? Oszczędności w skali miesiąca. Ja panu to mogę w ciągu, powiedzmy, jutro rano przesłać na maila, bo muszę to wziąć od księgowej. Wie pan, ja nie chcę tu strzelać kwotami. No poproszę. Dobrze. I ostatnie pytanie. Mniej więcej jaki koszt miesięczny generuje Gazeta Grajewska? Bardzo proszę. Czy w tej chwili tak ciężko powiedzieć, wie pan? No to ja mogę zapytać, jaki koszt generuje na przykład etat pracownika w ZWIK-u, nie? Jeżeli nie można do publicznej informacji. Nie wiem, no bo w tej chwili, wie pan, to trzeba było, był odpowiedni czas zadawania interpelacji. Proszę było zadać, by pan to przygotował. A wie pan, takie wrzutki, no to sorry, no. Ale jakie wrzutki? To jest tego typu, jaki pytanie. Koszt, ale co pan pyta mnie, ile jest 6 razy 5? To ja pana zapytam, ile jest 8 razy 7?
Ja tylko bardzo proszę, by wszelkie pytania, które wymagają dłuższych odpowiedzi, czy wymagają zgromadzenia odpowiednich danych, były zadawane w punkcie zapytania, interpelacje radnych, tak by potem można było na nie spokojnie, przytaczając odpowiednie dane, odpowiedzieć. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie, pan Andrzej Niewiarowski. Ja jeszcze tak szybko, żeby nie przedłużać. Pytanie odnośnie terenu podworcu PKS. To jest teren miasta. No i pytanie, czy on jest sprzątany, bo pasażerowie, a wczoraj od taksówkarzy miałem pytanie, czy mogę poprosić o posprzątanie tego terenu i przystanków. Czy to jest w tej chwili teren miasta, PKS wypowiedział tam umowę i tak, to miasto ma sprzątać, tak. Dobrze, dziękuję. I jeszcze jedna sprawa, czy jest możliwe otwarcie placu zabaw przy szkole numer 1? Temat był poruszany na spotkaniu w okręgu, u nas mieszkańcy o to pytali. Czy to w tym momencie takie pytanie, to proszę do dyrektora zespołu szkół miejskich numer 1. Ja z tego co pamiętam, to tam zawsze ten plac zabaw był otwarty w godzinach pracy szkoły. Jest to plac szkolny i w tych godzinach dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo dzieci przebywających na tym placu. Jak ja pamiętam, to ten plac zawsze był gdzieś do okolicy godziny 20 otwarty. Ale to jest kwestia organizacji pracy szkoły i prosiłbym, tutaj ewentualnie jest pani wicedyrektor Zespołu Szkół Miejskich, to prosiłbym o informację. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, czy pani wicedyrektor chce teraz, czy informacja zostanie? Co dobrze pamiętam, to regulamin tego placu zakłada, że jeśli dzieci są pod opieką dorosłych, to mogą korzystać z placu. Po godzinach pracy szkoły, tak, jest zamykany. W ciągu dnia jest otwarty. Względy bezpieczeństwa dyktują nam takie. Ale jeśli będzie takie zapotrzebowanie społeczne, proszę się zwrócić, rozpatrzymy. Rozpatrzymy, ewentualnie zmienimy regulamin, bo w bieżącym regulaminie plac jest otwarty wtedy, kiedy szkoła jest czynna, że jesteśmy jednozmianową szkołą, więc popołudniami. Do popołudnia. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, czy jeszcze ktoś z Państwa? Pan dyrektor Tomasz Dudziński. Bardzo proszę, otwarł laptopa. Była chwila, żeby sprawdzić informacje, więc jeżeli chodzi o płacę zasadniczą i dodatek funkcyjny, to oszczędność będzie 1000 zł. Pomijam stażowe, które wynika z przepisów prawa i jakby ciężko na tym oszczędzać. Jeżeli mówimy o porównaniu etatu dyrektora Grajewskiej Izby Historycznej i kierownika od 1 kwietnia Grajewskiej Izby Historycznej, jeżeli mówimy o pełnych etatach, bo prawdopodobnie do końca roku szkolnego pan Krzysztof będzie na pół etatu, więc ta oszczędność będzie jeszcze większa. Natomiast jeżeli chodzi o ilość pracowników, to na dzień 1 stycznia w wyniku połączenia zatrudnionych w Grajewskim Centrum Kultury, bo tak trzeba mówić, było 26 osób na 22 i 1/8 etatu. Na dzień 1 kwietnia zatrudnionych będzie 24 osoby i 22 etaty. Natomiast docelowo to, co jest przewidywane, bo chciałbym powiedzieć, że w obu tych datach, które mówiłem, cały czas figuruje etat pani dyrektor chociażby, byłej pani dyrektor Miejskiego Domu Kultury. Natomiast na dzień 1 września w związku z planowanym odejściem na emeryturę, przesunięciami, wygaśnięciem umów, zobowiązań związanych z Urzędem Pracy, przewidywane jest 21 osób i 20,5 etatu, czyli w stosunku, jeżeli wszystko się uda, wrzesień do stycznia, to będzie 5 osób mniej i 1,5 etatu mniej. Tak więc chociażby z tego względu będą oszczędności. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że tutaj już wyjaśnienia zostały przyjęte. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie widzę, ale jeszcze raz przypominam, by wszelkiego typu pytania zadawać w stosownym momencie. Jest do tego przewidziany punkt w czasie każdej sesji i wtedy jest możliwość przygotowania wyczerpujących informacji. Nie trzeba w ostatniej chwili szukać i może się stresować w związku z tym. Także bardzo proszę, by tego Państwo radni przestrzegali. Dziękuję serdecznie raz jeszcze Wysokiej Radzie, pracownikom, panom burmistrzom. No cóż, pozdrawiam mieszkańców i zamykam 20. sesję Rady Miasta. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru.